Czym przez całe lato zajmowały się pszczoły w Spolanie? O tym opowiemy w naszym programie. Zapraszam na studio Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. To najważniejsze tematy, od których zaczniemy nasze spotkanie. Nowa ropa z Nigerii. Orlen finansuje fundusz grantowy dla Płocka. Najwyższe obiekty znikają z krajobrazu zakładu. Po raz pierwszy w historii Polski zdarzy się, że jedna z krajowych rafinerii dokona przerobu ropy pochodzącej z Afryki, a konkretnie z Nigerii. Będzie to płocka rafineria Orlenu, a ładunek dotrze do naszego wybrzeża w najbliższych dniach. Nigeryjska ropa typu Bonny Light uzupełni realizowane przez Orlen dostawy spod, które obecnie pokrywają 50% zapotrzebowania koncernu. Tankowiec New Vision dotrze do Gdańska z nieobecną do tej pory w Polsce ropą z Afryki Zachodniej. Do płockiej rafinerii już w połowie października trafi około 130 tysięcy ton surowca z nowego kierunku, z Nigerii. Jeśli surowiec z Afryki Zachodniej okaże się efektywny w przerobie, to niewykluczone zwiększenie naszego zainteresowania tym kierunkiem. Rafinerie z grupy kapitałowej Orlen przerabiały już m.in. surowiec pochodzący z Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu czy Norwegii. PKN Orlen dysponuje również obowiązującymi umowami terminowymi z producentami ze wschodu i Zatoki Perskiej, które zabezpieczają dostawy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Orlen zrobił kolejny krok w stronę dywersyfikacji dostaw ropy. Proces dywersyfikacji ropy jest wielostopniowy i nie jest to zadanie do zrealizowania w jeden miesiąc. Poszukując nowych źródeł dostaw, uwzględniamy rachunek ekonomiczny. Liczy się konkurencyjna cena surowca, jakość i bezpieczeństwo dostaw. W ramach realizowanej dywersyfikacji dostaw około 30% ropy przerabianej w grupie Orlen pochodzi z kierunków alternatywnych. Oznacza to, że jeszcze niedawno niemal wyłącznie rosyjska ropa będąca surowcem służącym do produkcji rafineryjnej i petrochemicznej dziś jest coraz częściej zastępowana przez wolumeny ropy pochodzące z zupełnie innych kierunków, gdzie Orlen aktywnie poszukuje dostaw ropy, budując długoterminowe relacje. W poprzednim programie pokazaliśmy, jak polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu tytułu Mistrza Świata na imprezie rozgrywanej w Bułgarii we Włoszech. Dzień po przylocie odwiedzili pracowników Orlenu, by móc cieszyć się wspólnie z osiągniętego wyniku. Możliwość krótkiej rozmowy, zdobycia autografów czy zrobienia zdjęć z obrońcami tytułu mistrzowskiego była bezcenna. Do warszawskiej siedziby Orlenu przy Bielańskiej przybyła niemal cała kadra siatkarzy. Zabrakło jedynie trenera Witala Heinena i kilku zawodników, którzy już udali się do macierzystych klubów. Możliwość spotkania z obrońcami tytułu Mistrza Świata przywiodła do atrium budynku kilkuset pracowników. Ja jestem bardzo dumna, jestem kibicem siatkarskim od lat, jeżdżę na mecze, moje dzieci, które mają lat 6 i 12, kibicują zawsze w koszulkach, zawsze z szalikami, zawsze hymn na stojąco śpiewamy. Jestem mega szczęśliwa, że mogłam teraz zdobyć dla nich te koszulki, to będzie dla nich mega pamiątka. Jestem bardzo szczęśliwa, że Orlen jest sponsorem siatki i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej, bo takie sukcesy, jakie odnosimy w siatce, nie odnosimy chyba w żadnym innym sporcie. Bardzo jestem dumny. Oglądałem wszystkie mecze, czuję olbrzymią satysfakcję z tego, że odwiedzili nas i to raptem dwa dni po meczu. Naprawdę jest to wspaniałe uczucie i cieszę się tym bardziej, że mam podpisy i dla swoich synów przekażę koszulkę z podpisami. To jest zwycięstwo polskiej reprezentacji, to jest zwycięstwo Orlenu, to jest zwycięstwo całego naszego narodu. Jak mam 37 lat, pierwszy raz mam przyjemność dotykać mistrzów świata. W żadnej dyscyplinie Polacy od momentu, kiedy się urodziłem, nie byli mistrzami świata. Powtórzyli to siatkarze, więc to jest cześć i chwała dla tych ludzi, dla ich wysiłku, dla ich umiejętności, dla ich zdolności, za to, że potrafią naród zjednoczyć. Bardzo się cieszę, że spotkałam siatkarzy, w szczególności Artura Szalpuka, bo jest on moim ulubionym siatkarzem. I tak, cieszę się, że Orlen sponsoruje siatkarzy, bo to polska firma. Zmęczeni, ale szczęśliwi byli także siatkarze, którzy ze spokojem i cierpliwością pozowali do zdjęć i podpisywali swoje fotografie, koszulki i wszystko, co tylko fani mieli pod ręką. Mimo że jesteśmy mocno zmęczeni, to nie odczuwamy tego zmęczenia aż tak bardzo. Jest nam strasznie miło, że tyle ludzi przychodzi nas powitać i na lotnisku, i u naszych największych partnerów, u Was w Orlenie. Jest świetnie. Pamiętam, jak tutaj kilka lat temu graliśmy mecz w tym wielkim holu i też były bardzo miłe spotkania.
A dzisiaj jest kolejne, które na pewno będziemy pamiętali i z chęcią przyjedziemy tu po kolejnych sukcesach. To jest to fantastyczne uczucie, że ludzie przede wszystkim chcą nas zobaczyć i chcą nas oglądać przed telewizorem czy w halach. Dla nas to jest no, coś, co motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. Coś chcemy tym wszystkim ludziom przywieźć medal olimpijski, najlepiej złoty i sobie tego życzymy i wam kibicom również. Kolejna wielka impreza przed siatkarzami w Tokio na awans na Igrzyska Olimpijskie. Polska reprezentacja będzie miała 3 szanse. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka, której założycielami są m.in. Orlen i Basel Orlen Polyolefins, otrzymała od naszej grupy kapitałowej blisko 300 tysięcy złotych. Środki te posłużą działaniom na rzecz płocczan w ramach ogłoszonej nowej edycji konkursu grantowego. Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka zaprosiła wszystkie organizacje pozarządowe oraz społeczników po pieniądze na projekty służące poprawie jakości życia mieszkańców Płocka. To już 9. edycja konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz 3. edycja przeznaczona dla osób indywidualnych, ale także grup nieformalnych. Wzorem lat ubiegłych środki na realizację projektów pochodzą z dotacji fundatorów Fundacji PKN Orlen i Basel Orlen Polyolefins oraz z darowizny Lewi-Strauss Foundation, a budżet konkursu wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Od początku PKN Orlen zaangażował środki w to działanie, w tą perspektywę funduszu grantowego 2 820 000. Dziś będziemy przekazywać czek na kolejny rok, na kolejną edycję 180 tysięcy złotych i mamy nadzieję, że zostanie to naprawdę dobrze spożytkowane na działalność na rzecz osób trzecich, na rzecz osób potrzebujących, na rzecz projektów, które będą dedykowane dzieciom i młodzieży. Dotychczas Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka wsparła ponad 350 projektów dla płocczan na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Udział w nich wzięło około 100 tysięcy osób, czyli średnio co drugi mieszkaniec Płocka. 5 października w Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej odbyła się 52. inauguracja roku akademickiego. Podsumowania minionego roku dokonał gospodarz uroczystości, prorektor profesor Janusz Zieliński. Zapewniał, że filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. W trakcie uroczystości pracownikom i studentom uczelni wręczone zostały wyróżnienia i nagrody ufundowane m.in. przez prezesa zarządu PKN Orlen za pracę dyplomowe wykonane przez studentów. W ostatnie 2 weekendy września do nowo powstającego rodzinnego domu dziecka Lepsze Jutro w Kleniewie koło Gostynina przybyła grupa 15 wolontariuszy ze spółki Orleneko. Pracownicy w ramach wolontariatu zaangażowali się w trwający remont i finalne wykończenie tego budynku, który już 2 dni później miał stać się nowym domem dla 8 dzieci i ich opiekunów. Zarząd spółki przekazał w ramach wsparcia remontu placówki darowiznę w wysokości 10 tysięcy złotych. Czek podczas otwarcia, które odbyło się 1 października, przekazał Józef Więckowski, członek zarządu spółki. Rozpoczął się okres szczepień przeciwko grypie. Zapraszamy pracowników PKN Orlen do zapoznania się z zasadami szczepień indywidualnych, które będą wykonywane w Centrum Medycznym Medica oraz placówkach LuxMed i Enelmed. Istnieje również możliwość szczepień grupowych. Więcej szczegółów na ten temat w intranecie. Teraz o pejzażu płockiego zakładu produkcyjnego, z którego wkrótce znikną 3 charakterystyczne dla niego elementy – wysokie kominy zakładowej elektrociepłowni. Od 2 lat nie są wykorzystywane. Zastąpiły je inne, nowe, lepsze i bardziej ekologiczne rozwiązania techniczne. Ale rozbiórka kominów, zwłaszcza w tak ciasnej zabudowie przemysłowej, jest niezwykle interesującym zjawiskiem. Zobaczmy zatem, jak ten proces przebiega. Rozbiórka rozpoczęła się od najwyższego z kominów przeznaczonych do likwidacji, który liczył 220 metrów wysokości. Pozostałe są mniejsze, mają 140 i 131 metrów. Rozbiórka prowadzona jest metodą stopniowego kruszenia prowadzonego od góry z wykorzystaniem maszyny ustawionej na tzw. ruchomej platformie zamontowanej wewnątrz każdego z nich. Będzie ona stopniowo opuszczana w dół. Nasza metoda, którą my wykorzystujemy i dysponujemy, jest najbardziej wskazana w miejscu, gdzie zabudowa wokół komina jest bardzo gęsta, gdzie są czynne technologie, instalacje i podczas naszej rozbiórki nie może nic lecieć na zewnątrz, wszystko jest zrzucane podczas pracy do środka komina i tak staramy się zapewnić bezpieczne wykonanie wyburzenia, by nie być zagrożeniem do okolnych czynnych technologii.
pierwszej fazie rozbiórki demontowana jest wewnętrzna wymurówka ceglana, a następnie betonowy płaszcz ją okalający. Wykonawca przeprowadzał wcześniej podobne prace m.in. w Czechach, w Pradze oraz w Polsce, w Krakowie i Puławach, demontując kominy o podobnej konstrukcji i wysokości. Powodem likwidacji trzech kominów w zakładzie produkcyjnym w Płocku były wcześniej wykonane inwestycje związane z budową instalacji oczyszczania spalin z kotłów elektrociepłowni. Na koniec października tego roku komin trzeci powinien być całkowicie zlikwidowany. Pozostałe dwa kominy koniec 2019 roku. Przeznaczone do rozbiórki kominy były wykorzystywane do końca 2015 roku. Dotychczasową ich funkcjonalność zastąpił jeden nowy komin o wysokości 165 metrów, uruchomiony właśnie w połowie 2015 roku. Będzie on drugą pod względem wysokości budowlą na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, a najwyższy pozostanie komin zabudowany na instalacji Klausa, który ma wysokość 200 metrów. Powoli wkraczamy w okres jesienno-zimowy, a to jest czas, gdy chętniej sięgamy po naturalne produkty, choćby takie jak miód. Dzięki naszym czeskim kolegom możemy zobaczyć, jak ten słodki dar natury powstaje na terenie jednej ze spółek Unipetrolu, należącego, przypomnijmy, od niedawna w 100% do Orlenu. Zapraszam zatem do Spolany na miodobranie. Spółka ma swoją siedzibę w Neratowicach, około 30 km na północ od czeskiej Pragi. Spolana, nierozerwalnie związana z petrochemią, rozpoczęła hodowlę pszczół na terenach należących do firmy. Myśmy się rozhodli zmapować živočichy, które tutaj żyją. Sledujemy pravidelně ryby v Labi. Za mną widzicie trzy úly, które są teď już spolany. Podle prvních výsledků se včelám daří neobyčejně dobře. Pomysł hodowania pszczół na terenie zakładów chemicznych zrodził się w głowach członków miejscowej organizacji pszczelarskiej i szybko został też wsparty przez kierownictwo Spolany. Trzy ule zainstalowane wiosną tego roku zostały wypożyczone przez przewodniczącego miejscowego związku pszczelarskiego w Libii, który zajmuje się również pszczołami we współpracy z pracownikami Spolany, w tym ekstrakcją produkowanego miodu. Jakość produktu ze Spolany została potwierdzona przez akredytowane laboratorium Instytutu Pszczelarstwa. To świadczy o tym, że Spolana se nemá za co stydět. To znaczy, że pszczoły w takovém wielkim areálu klidně mogą być, mają około sebe okrsek do letu 2-3 km, kde mogą zbierać potravu a mogą tam żyć docela dobrze, jako lidé. W przyszłym roku w Spolanie chcą zwiększyć liczbę uli, ale nie myślą o produkcji miodu na dużą skalę, raczej o promocyjnych opakowaniach dla partnerów i gości. W każdym razie niezwykle smaczny miód kwiatowy ze Spolany jest ogromną dumą spółki. To wszystkie tematy, jakie mieliśmy dla Państwa w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam. Do zobaczenia.